Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj jest ten szczęśliwy dzień, kiedy mamy dostępnego Nissana 370Z stuningowanego przez znanego, lubianego tunera Nismo. Zobaczcie sobie, można go odebrać w Carpassie. Samochód jest dostępny w standardzie w dwóch kolorach. Od standardowej wersji Nissana 370Z różni się oczywiście stylizacją, czyli zderzakami. Mamy tutaj dokładki czerwone z przodu, z tyłu, z boku i na lusterkach. Mamy fotele Recaro, delikatne zmiany we wnętrzu oraz większa moc o niecałe 20 koni mechanicznych z 328 chyba koni mechanicznych w standardzie do 344 koni mechanicznych w wersji Nismo, co jak na nasze forzowe standardy i przyzwyczajenia jest to raczej śmiesznie mało i ta wersja Nismo nie oferuje dla nas niczego specjalnego, jeśli chodzi o standardowy tuning, ale wygląd jest zmieniony, wygląda samochód fantastycznie, zobaczcie sobie, wow. Ja jestem ogromnym fanem 370 i wersja Nismo to jest dla mnie wisienka na torcie. Samochód jest dostępny tylko i wyłącznie w Carpassie, jakbyście chcieli go jakoś sobie normalnie zdobyć, to niestety nie ma takiej opcji. Ja już sobie ten samochód pozwoliłem stuningować, pokażę wam co on ma za ulepszenia w sobie. Więc mamy tutaj kilka zderzaków do wymiany, możemy sobie dać. Właściwie jest kilka innych pakietów Nismo, wydaje mi się, że one są z innych wersji tego Nissana, może ten zderzak też mi tak się wydaje, że on był w 350, ale nie jestem pewny. W każdym razie zostawiłem oczywiście ten standardowy, z tyłu chciałem sobie dać zderzak taki nawet i ten jest jeszcze, o, ten jest fantastyczny, bardzo mi się podobał, ale zostawiłem standardowy, żeby wiesz, pasowało do reszty. Mamy tu fantastyczny spoiler i nie uwierzycie, ale ten spoiler jest regulowany, możesz dostosować jego, nie musisz instalować tego paskudnego spoilera, żeby zrobić fajnie ten samochód do wyścigów. Możesz sobie wrzucić ten spoiler i jego regulować, jak się, i ten też jest regulowany, on jest paskudny, ale zobaczcie na tego, możesz go normalnie regulować, tos, totalny sztos. Tutaj wam pokazywałem, maskę możemy sobie zmienić na taką, ja zostawiłem sobie standardową, tu jeszcze mamy progi do wymiany, ale umówmy się, te, które są w standardzie, wyglądają w porządku. Jeśli chodzi o swapy, wygląda to tak. No i standardowy silnik, ale już po tuningu, takim dosyć mocnym, bo słuchajcie, 820 koni mechanicznych, brzmi sobie tak. Czyli piękna V6-teczka wspomagana doładowaniem z kompresorem. Także myślę, że pakiet idealny do driftu, zresztą już widzicie, że obniżony dość mocno, delikatny negatyw na przednich kołach. Tutaj możemy sobie jeszcze dźwięk wydechu zmienić na ten standardowy. Tutaj mamy dwa dźwięki samochodów, jak zainstalujemy jakikolwiek inny wydech od standardowego, to mamy inny dźwięk, posłuchajcie. Tak więc mamy tylko jakby dwa dźwięki samochodu do wyboru. No i oczywiście możemy dodać sobie kompresor, który daje nam ten dodatkowy gwizd podczas wchodzenia na obroty. Tak,
820 koni mechanicznych. W standardzie w Fordzie było tu 350 koni mechanicznych zamiast 344. To jest bardzo ciekawe. W ogóle też interesujące jest to, że na rynek europejski ten samochód nie wychodził w automacie, a przed nagraniem tego odcinka sprawdziłem sobie ceny i można kupić wersję Nismo Nissana 370Z za 44 tysiące euro. Sporo. Nie wiem, czy samochód faktycznie jest tego warty. Raczej kupiłbym wersję standardową w automacie. Jestem fanem automatów. Zresztą podejrzewam, że ten automacik tutaj jest naprawdę bardzo przyjemny. 44 tysiące euro mniej więcej, ceny oczywiście się tam wahają. Widziałem wersję Nismo w kabriolecie, podpisany jako Nismo i jeszcze w automacie. Nie wiem, na jaki rynek wyszła ta wersja i skąd ona była, aczkolwiek wydaje się, że samochód był jakiś tam kombinowany, no bo na europejski rynek nie było wersji z automatem Nismo. Oczywiście automat był, ale standardowej wersji. No i raczej nie cabrio. Nie wiem, czy Nismo tuningowało jakieś cabrio. Ale jeśli wy wiecie, to oczywiście skorygujcie mnie w komentarzach. No i co? Ja zrobiłem sobie tę furę do driftu. Samochód już został przeze mnie przetestowany. I zobaczcie sami. Wypadłem. I słuchajcie, opony mamy tutaj driftowe, te bardziej przyczepne. Oj, przesterowałem. Samochód jest bardzo gwałtowny, bardzo taki raptowny, mega przyczepny, ultra szybko reaguje na to, co zrobię na kierownicy, dlatego trzeba dość mocno uważać, co się z samochodem robi. 820 koni mechanicznych to nie jest maksymalna moc, jaką możemy uzyskać w Fordzie z tego standardowego silnika, który tutaj zostawiłem. Przypominam wam, V6 3,7 litra. Jest to moc, którą uzyskałem z dodania kompresora, a jeszcze możemy dodać ulepszone turbosprężarki, które na pewno wygenerują nam więcej mocy szczytowej. Ale zależało mi na kompresorze, bo on świetnie pasuje do driftingu. Dobra, tutaj mamy takie super, super gładkie i generalnie fajne zakręty. Pojedźmy sobie w ten obszar. To jest chyba zresztą mój ulubiony obszar do driftu, mimo że bardzo rzadko po nim jeżdżę. Tak, zdecydowanie 370 to jest mój dream car. Obok jeszcze Subaru BRZ czy Toyota GR86. Są to moje takie dream cary osobiste, które kupiłbym obok mojego, powiedzmy, daily auta do przemieszczania się. Kupiłbym sobie taką jedną zabawkę do zbawienia, zabawy po prostu, cieszenia się życiem. Obok tego jeszcze oczywiście Nissan GT-R R35. No patrzcie, coś mi nie idzie to driftowanie. R35 to są moje dream cary. Także na wersję Nismo obu tych modeli, no cieszę się bardzo, że są w Fordzie, bo mogę sobie do nich wbić, pojeździć. Nissana Nismo R35 mam zrobionego pod jazdę, na zasadzie wsiadam i jadę w Fordzie, jak mam zły dzień, nic mnie nie obchodzi, wyłączam się i elo. W ogóle chyba nawet nie jest zrobione jakoś specjalnie pod wyścigi, tylko po prostu sobie nim lubię tak opojeździć, popatrzeć na niego, popatrzeć na te czerwone wstawki z pakietu Nismo. No wygląda fantastycznie.
I tutaj też będę miał mega, mega radochę, jak będę sobie wbijał do 370 wersji Nismo. Bardzo fajnie, że to dodali. Jakby nikt nie prosił, a każdy potrzebował. Przynajmniej w moim przypadku. I tutaj go trochę zmuliło na tej czwórce. Coś, nie jestem zadowolony z tego mojego przejazdu przez ten naprawdę fajne miejsce do driftingu. Tutaj jest dużo takich ciekawych zakrętów. O, i przejechałem też za daleko, bo tu jeszcze można było sobie skręcić na skrzyżowaniu. To przeteleportujmy się w to miejsce i pojedźmy sobie jeszcze w stronę dżungli. Chyba muszę zawrócić. Tak, samochód jest dość raptowny. Tak jak mówiłem, mamy tutaj opony założone driftingowe. One są dość przyczepne i samochody, które no, mają dużo mocy na tych oponach, stają się bardzo nerwowe i trzeba na nie uważać, żeby nie przesterować, żeby za mocno ich nie rozkręcić na zakrętach, że tak powiem. Z tym samochodem jest tak, że jak rozgrzejemy sobie opony, to spokojnie możemy lecieć na czwóreczce, ale dałem tutaj wyższe ciśnienie z tyłu, początkowo jeździłem na niższym ciśnieniu z tyłu. A jeszcze zaczął padać cholerny deszcz, ale ta pora roku chyba już jest taka, że tego deszczu jest mniej, bo w poprzedniej porze roku bardzo dużo padało i mi się to nie podobało. Tak, ale jak popada, to oczywiście samochód robi się łagodny, tak jakbyśmy driftowali na standardowych, mało przyczepnych oponkach. Z oponami driftowymi można robić nim niesamowite kąty, chociaż nie jestem fanem driftowania takimi krótkimi autami, raczej wolę coś w stylu Lexusa SC300, którego robiliśmy sobie ostatnio, a jeśli go nie widziałeś, to znaczy, że nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, dlatego zapraszam cię do kliknięcia czerwonego przycisku, abyś wiedział, co się u mnie dzieje po kolei, krok po kroku, jak ta historia mojego kanału się toczy. O, no i gdzie ten dym? Kurczę, deszcz mi zabrał dym spod opon podczas driftu. Co to za driftowanie bez dymu? Kto mi powie? To jest driftowanie do dupy. Ja nie lubię tak driftować. Tak, gładkie zakręty tu niestety jest trochę problem. Zobaczcie. Nie da się. Ale już takie... jakieś miasta, takie bardziej jakby kręte drogi, to bez problemu opitolimy tym Nissanem z tą mocą i na tych oponach. Moglibyśmy dać oczywiście opony tutaj standardowe, jakieś tam mniej przyczepne czy coś, ale wiecie co, wtedy ten drifting nie jest taki widowiskowy, bo się driftuje tak wolno, samochód leci, wiesz, jakby był masłem na patelni rozgrzanej. Czasami taki drift też nie jest przyjemny, no nie? Nie jest taki widowiskowy. O, czasami lepiej sobie wziąć faktycznie te opony dedykowane do driftu i zrobić taki drifting 100%. Moi drodzy, tak wygląda Nissan 370Z. Samochód, jeden z samochodów moich marzeń. Fantastyczny silnik, co tu dużo gadać, no. Chciałbym go mieć, bardzo mi się podoba z wyglądu. Takie auto, które zdecydowanie powinno zająć miejsce mojego Crossfire'a, który generalnie jest bardzo podobny do 350, 370, bo też ma
ma V6 pod maską, 3-litrową. Też ma napęd na tył, też jest mały, też jest dwumiejscowy, też ma jakiś tam skromny bagażniczek z tyłu. No, auto mega podobne, no nie? No i też fantastycznie brzmi, nawet nie wiem, czy nie lepiej od 370, ale to musiałbym w rzeczywistości przetestować. Wow, jestem oczarowany tym samochodem. Muszę go kiedyś sobie kupić, ale z wersją standardową. Nismo, myślę, że cenowo przesada. Moi drodzy, dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. A ja idę sobie driftować dalej, bo właśnie pojawił się dym spod opon. O tak. I idę sobie pomarzyć o mojej 370. Jak myślicie, kiedy zobaczycie w moim garażu w rzeczywistości 370? Chcielibyście zobaczyć 370 w moim garażu? Ja bardzo, chociaż moja kobita nie, bo jej się ten samochód nie podoba. Ale to mi się ma podobać ta fura. Prawda? Trzymajcie się, do następnego. Hej.